Ruchy jego opis mogą kojarzyć się z nudnymi, odrealnionymi zadaniami z podstaw fizyki o rybakach płynących z miasta A do B i z powrotem, gubiących z dziwnych powodów wiosła. Zdesperowani weterani takich kursów rachunkowych wiedzą już nawet obudzeni w środku nocy ile lat ma żona wędkarza i czyja łódka była z dębowego drewna. Ale opis ruchu może być naprawdę porywający. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj Udowodnić. Nazywam się Maciej Mulak, ale to jak zawsze fizyka bez zamulania. Ruch to oczywiście jedno z fundamentalnych zjawisk w przyrodzie. Filozofowie natury powiedzieliby, że to nieodzowny atrybut materii. Kartezjusz zapowiadał nawet: dajcie mi materiał i ruch, a zbuduję wszechświat. W końcu. Wszyscy jesteśmy w nieustannym ruchu i nie mam tu na myśli codziennego pośpiechu krzątaniny, żeby wyrobić się z deadlinami i asapami. Zapominamy o tym w ferworze codziennych ważnych spraw, a przecież wszystko, co znamy, przez cały czas jest w ruchu. Porusza się kosmos, a wraz z nim my, galaktyki, gwiazdy, planety, ale też kwantowy mikroświat, molekuły i atomy, które drgają nieustannie nawet w temperaturze zera bezwzględnego. Czym jest ruch? Podobnie jak sam czas, czujemy to intuicyjnie. Ale jak ruch można zdefiniować? Będzie nim jakakolwiek zmiana położenia ciała w czasie względem innych ciał. To najprostsza możliwa zmiana w przyrodzie. Trudno sobie wyobrazić prostszą. Czystym opisem ruchu zajmuje się kinematyka, nazywana też geometrią fizyki. Odpowiada ona na pytanie, jak poruszają się obiekty. To dość sterylny opis pierwotny w kategoriach przestrzeni i czasu, formalnie jeszcze bez podawania przyczyn ruchu. Odpowiedź na to głębsze pytanie, dlaczego ciała się poruszają. To już domena dynamiki, która wprowadza między innymi pojęcie masy i siły. Opis ruchu zajmuje się zatem analizą trajektorii obiektów. Tego kamienia rzuconego w zadaniu ze szkolnego zeszytu ćwiczeń, ale też wystrzelonego pocisku balistycznego lecącego samolotu lub sondy zmierzającej na asteroidę, żeby miliony kilometrów od Ziemi trafić kawałek skały wielkości Empire State Building oddzielnym pociskiem, tak zwanym impactorem, tak jak w słynnej misji DART. To już niewyobrażalna kontrola człowieka i oczywiście jego komputerów nad ruchem obiektów. Od wieków więc poszukiwaliśmy solidnej wiedzy, jak z dużą dokładnością obliczyć, jak właśnie rzeczy będą się poruszać, jak szybko, w którą stronę i ile czasu im to zajmie. Przykładem tych wysiłków jest długa i naprawdę meandryczna droga do odkrycia reguł ruchu w samym ziemskim polu grawitacyjnym. Dopiero Galileusz, nieco wcześniej flamandzki uczony Simon Stevin, odkryli, że prędkość spadku swobodnego nie zależy od masy ciała. A wcześniej takie pierwsze militarne próby przewidywania lotu kuli armatniej były dosyć nieudolne. Ale też nie skupiano się, to prawda, jeszcze na precyzji ruchu. Na przykład w czasach mniej więcej Leonarda da Vinci ruch wystrzelonej kuli armatniej przedstawiano jako złożenie trzech faz, trzech rodzajów ruchu. Po prostej był to tak zwany ruch gwałtowny, potem ruch zakrzywiony w fazie Ruchu mieszanego, a potem naturalny spadek pionowo w dół. Im bliżej Ziemi, tym lepiej, zgodnie z naukami Arystotelesa. Dlaczego było to tak dziwne i pomieszane? Bo nie znano jeszcze matematyki, wektorów składowych, pojęcia układu odniesienia, no i natury samego pola grawitacyjnego w pobliżu Ziemi. To, że jest to jeden spójny ruch po paraboli. Odkrył oczywiście no, nie kto inny jak Galileusz. Jest taki m, troszkę złośliwy dowcip o wojskowych, obecnie zresztą nacenzurowanym z racji powagi sytuacji, ale odważę się go przytoczyć. Na szkoleniu wojskowym opisywana jest krzywa balistyczna pocisku nad lądem. Ktoś nieśmiało wstaje i pyta, a, a jak to będzie wyglądać nad wodą? I tu pada genialna w swojej prostocie odpowiedź dowódcy. Tym Kowalski zajmuje się marynarka wojenna. Siadać. Żartowanie w czasach pokoju na szkoleniu wojskowym ujdzie, ale dziś jest to coraz mniej śmieszne. Wróćmy jednak do nauki. Do ikonicznych przykładów takich kluczowych cywilizacyjnie obliczeń, trajektorii ciał, esencja opisu ruchu z dala od Ziemi, w kosmosie, gdzie ruchu nie zakłóca wszędobylski opór, należą astronomiczne kalkulacje ruchu Marsa, Johannesa Keplera. Mówiliśmy o tym w podcaście, przełomowe rachunki ruchu księżyca i spadającego jabłka w sadzie Wulstorp, Izaaka Newtona w jego pryncypiach, a później chociażby te słynne rachunki Piera Simona Laplace'a w jego dziele życia Mechanika Nieba. Ten ostatni, Laplace, precyzją przewidywania pozycji ciał niebieskich zaintrygował samego Napoleona Bonaparte, który interesował się nauką i który ponoć miał zapytać autora. Mechaniki nieba podczas uroczystej kolacji, gdzie w tych wszystkich dokładnych kalkulacjach widzi pan miejsce na stwórcę i wolną wolę. Ser, odpowiedział z dumą Laplace. Ta hipoteza nie była mi potrzebna. No, nie ma zbił się, jeśli chodzi o matematykę i astronomię. Słowa Laplace'a do Napoleona to tak zwany determinizm Laplace'a, jak to się dzisiaj powszechnie pisze i mówi. Wierzył on, że jeśli znamy położenia i prędkości wszystkich cząstek w danym momencie we wszechświecie, tak zwane warunki początkowe, jak mówią fizycy, to możemy przewidzieć ich przyszłe stany. Zresztą, możemy też odtworzyć przeszłość. Fizycy piszą tu nawet o demonie Laplace'a, pewnym hipotetycznym umyśle, który posiadłby taką moc i wiedzę, żeby wszystko przewidzieć. W tym kontekście formalnie istotnie napotykamy na problem wolnej woli, czy też boskiej interwencji, ponieważ wszystko, co jest zdeterminowane przez prawa fizyki, wydarzy się. Jednak niebawem odkryto zachowania chaotyczne. A jeszcze potem. Rozwój mechaniki kwantowej w XX wieku pokazał, że na najmniejszych skalach rzeczywistość jest fundamentalnie nieprzewidywalna, probabilistyczna, a nie właśnie deterministyczna. W końcu okazało się, że stwórca nie tylko grawkości, ale jak stwierdził Stephen Hawking, rzuca te kości tak, że nie wiadomo, co wypadło, a zatem nasz przewidywalny świat to domena fizyki klasycznej. Ale my tutaj dzisiaj przecież o ruchu. W czasach bardziej nam współczesnych do znanych przykładów takiego bardzo precyzyjnego określania ruchu ciał należą choćby skomplikowane obliczenia pani Catherine Johnson, zmarłej przed czterema laty amerykańskiej matematyczki pracującej dla agencji NASA. Była ona odpowiedzialna za obliczanie trajektorii lotów kosmicznych słynnych programów Mercury i Apollo. Początkowo pracowała w specjalnym dziale kobiet, nazywała je komputerami w spódnicach. Ich głównym zadaniem było odczytywanie danych z rejestratorów lotu i potem ich dalsza matematyczna obróbka. Wraz z rozwojem programów kosmicznych i potrzebą coraz bardziej zaawansowanych obliczeń, Katherine Johnson kontynuowała swoją pracę jako matematyczka i obliczeniowiec w NASA. To właśnie Johnson obliczała okna startowe i trajektorium lotu statku Alana Sheparda w 1961 roku podczas pierwszej załogowej. Misji Mercury, a przy jego powrocie na Ziemię obliczała szybko miejsce lądowania kapsuły astronauty. Co ciekawsze, kiedy NASA użyła po raz pierwszy komputera do wyznaczania orbity jednej z misji Mercury, astronauta John Glenn hmm. zażądał, aby to właśnie osobiście Katherine Johnson zweryfikowała poprawność obliczeń maszyny, zanim on sam zapnie pasy w rakiecie jej precyzja i dokładność w wykonywaniu skomplikowanych obliczeń była nieoceniona to ona obliczała trajektorię pierwszego załogowego lotu na Księżyc misji Apollo 11 a rok później przygotowane przez nią awaryjne karty nawigacyjne i obliczane doraźnie mapy astronomiczne pomogły w bezpiecznym powrocie w dramatycznej misji Apollo 13 na pewno pamiętasz świetny film z Tomem Hanksem sporywającym mottem impossible is nothing Śledzenie i przewidywanie ruchu mocno angażują nasze zwoje nerwowe. Od gier komputerowych po sprawy życia i śmierci. Na opis ruchu możemy spojrzeć lokalnie, miejscowo albo globalnie, całościowo. O ruchu myślimy lokalnie, gdy zastanawiamy się nad poruszającym się samochodem, ale tylko w bliskim sąsiedztwie określonego miejsca, punktu. Na przykład, gdy Zastanawiamy się nad prędkością chwilową samochodu w terenie zabudowanym. Kiedy natomiast rozpatrujemy ruch na jakimś skończonym odcinku drogi lub przedziale czasu, to wtedy traktujemy ruch globalnie. Będzie to na przykład pomiar prędkości średniej, czyli odcinkowej w terenie zabudowanym. To ona skłania drogowych piratów do zdjęcia nogi z pedału gazu. Dzisiaj powiedzielibyśmy mądrzej, że to potraktowanie ruchu całkowo. Czyli globalnie, a nie jak przed chwilą różniczkowo, czyli miejscowo-punktowo. Ale właśnie takie lokalne zrozumienie ruchu, w szczególności rozróżnienie prędkości chwilowej, tej miejscowej, od średniej, odcinkowej, również dziś może wywołać nieporozumienia. Nie bez powodu od tego zaczynają się wszystkie kursy fizyki. Przypomnijmy stary, zupełnie nieśmieszny żart. Fizyczny w wersji poprawnej politycznie, który podaje sam noblista Richard Feynman w swoich kultowych wykładach z fizyki w tomie pierwszym. Policjant zatrzymuje kierowcę jadącego z niedozwoloną szybkością. Proszę pana, jechał pan 100 km na godzinę. Kierowca spokojnie odpowiada. Panie władzo, to niemożliwe. Przecież od wyruszenia z domu jechałem tylko 7 minut. Jak mogłem jechać 100 kilometrów na godzinę, jeśli nie jechałem całej godziny? Przecież to śmieszne. Zauważmy już na poważnie, pomijamy tu koncept, pojęcie szybkości chwilowej. Konieczna jest tutaj solidna definicja prędkości w określonym miejscu. A z nią właśnie w dziejach fizyki i matematyki był ogromny problem. Ale odsuńmy żarty na bok. Problem ruchu jest jednym z najstarszych i najgłębszych problemów filozoficznych. U podstaw opisu ruchu leży szereg paradoksów, prawd, które stanęły na głowie, żeby zwrócić na siebie uwagę, które rozważali już starożytni. Grek Parmenides utrzymywał, że ruch zwyczajnie nie istnieje, a wszelka zmiana to tylko zmiana pozorna. Tak, nie ma tutaj pomyłki, jego zdaniem ruchu nie ma, jest pozorny. Paradoksy jego ucznia Zenona Zelei dostarczały mu dodatkowo argumentów. Zaraz o nich opowiemy. Dzięki Arystotelesowi możemy przeczytać, że istnieją cztery argumenty Zenona dotyczące ruchu, a będące źródłem udręki dla tych, którzy pragną je rozgryźć. I tu uwaga, musimy się teraz trochę skupić. Paradoksy Zenona Zelei dotyczyły ruchu w kontekście dzielenia czasu i przestrzeni właśnie na zdradliwe, nieskończenie małe części. Przytoczmy paradoks Zenona o Achillesie i żółwiu. Wyścigu Achillesa i żółwia, mimo że Achilles jest szybszy, nigdy nie wyprzedzi żółwia, ponieważ zawsze musi najpierw dobiec do punktu, z którego żółw już wyruszył. W sformułowaniu Arystotelesa brzmi to mniej więcej następująco – w wyścigu najszybszy biegacz nie może nigdy prześcignąć najpowolniejszego, tym najszybszym jest Achilles, tym najpowolniejszym Żuw, bo ścigający musi najpierw osiągnąć punkt, z którego ścigany już wyruszył. Każdy punkt na drodze Achillesa odpowiada punktowi na drodze Żuwia, a więc punktów jest tyle samo na drodze Achillesa co i Żuwia. Stąd powolniejszy ma już pewne wyprzedzenie. Zenon rozwiązał ten problem w sposób genialny. Ruch jest złudzeniem naszych zmysłów ruchu nie ma, wszystko spoczywa. No, możemy iść do domu. Arystoteles argumentuje myślenie Zenona mniej więcej tak. Hmm, zakłada on podzielność przestrzeni, podczas gdy tak naprawdę przestrzeń jest niepodzielna. I tu leży jego błąd, powiedział Arystoteles. I twierdził, że przestrzeń nie ma części elementarnych. Nie ma żadnych atomów czy kwantów przestrzeni, pikseli przestrzeni. Arystoteles miał zapewne na myśli fakt, że przestrzeń jest ciągła. Każdy jeden odcinek drogi Żółwia lub Achillesa jest pokonywany w pewnym odstępie czasu. Jeżeli będziemy próbowali sumować takie odcinki drogi, to oczywiście nic rozsądnego nie otrzymamy. Rozumując poprawnie, należy rozważyć granicę ilorazu stosunku odcinek drogi do odcinka czasu, gdy przedział czasu dąży do zera, to tak zwana pochodna drogi po czasie a więc prędkość chwilowa. Dopóki matematyka nie wypracowała tych pojęć, a stało się to dopiero w wieku XVII, paradoksy Zenona nie mogły być rozwiązane. Arystoteles trafnie wyczuwał, że trudność leży w braku odpowiednio precyzyjnego pojęcia ciągłości przestrzeni. I czasu, ale pozostawał tutaj bezradny. Zresztą, to, że czas i przestrzeń mają takie własności, że proces przechodzenia do granicy ma sens, nie jest wcale trywialny ani oczywisty. Można by sobie wyobrazić przestrzeń i czas nie mające takich własności. I wtedy rzeczywiście mogłyby być problemy z przeganianiem żółwia. Zainteresowanych można odesłać do bardziej matematycznych prac. Chociażby yy, profesora Michała Hellera. Rozważmy jeszcze taki przykład ilościowy, nieco zmodyfikowany. Niech szybki biegacz, taki Usain Bolt czy Asafa Powell, wcielą się w rolę naszego Achillesa. Zatem hiperprofesjonalny biegacz stoi 10 metrów za powolnym biegaczem amatorem, powiedzmy Maciejem Mulakiem, czyli naszym żółwie. Ten ostatni rozpoczyna ucieczkę, powiedzmy z prędkością 5 metrów na sekundę. W tym samym momencie jamański atleta zaczyna pogoń z prędkością dla potrzeby rachunków 10 metrów na sekundę. Po jednej sekundzie Bolt będzie już w miejscu, gdzie był amator, skąd zaczynał swoją ucieczkę. W tym momencie jednak amator będzie 5 metrów przed Usainem, które pokonał po jednej sekundzie. Bolt pokona tą drogę 5 metrów w czasie pół sekundy. Ale narzuciekinier kinier w tym czasie pokona 2,5 metra. Kiedy z kolei Bolt... Pokona te 2,5 metra, partner w tym czasie 1,4 sekundy pokona 1,25 m. Kiedy atleta pokona tenże 1,25 m, drugi biegacz oddali się o 625 tysięcznych m itd. Konkluzja Zanona Zelei była taka. Niezależnie od tego, jaką chwilę weźmiemy, biegacz powolny zawsze będzie przed szybszym. Ręce opadają, ale nie bądźmy zbyt surowi w krytyce, ale odkryjmy najpierw karty na stół. Bolt albo Powell dopadłby amatora joggingu za uciekającym autobusem po zaledwie marnych dwóch sekundach. Na czym więc polegał błąd Greków? Otóż wierzyli oni błędnie i uparcie, że suma nieskończenie wielu odcinków czasu, na które dzielimy okres pogoni Achillesa za żółwiem, choć coraz krótszych, ale jednak nieskończenie wielu musi być nieskończone. Mamy tu nieskończony szereg sumy odcinków czasu. Jeden plus jedna druga, plus jedna czwarta, plus jedna ósma, plus jedna szesnasta i kolejne połowy połowy. Gdzie kolejny wyraz jest właśnie równy połowie poprzedniego. To jest postęp geometryczny o ilorazie jedna druga. Taka suma, dzisiaj to doskonale wiemy. Jest jednak skończona i wynosi właśnie dwa. Powiemy trochę mądrzej, że w granicy suma ta wynosi dwa. W tym momencie z pomocą i oddechem od tych rachunków w biegu, zresztą dosłownie, przychodzi dowcip o długiej kolejce matematyków, zamawiających wytrwale piwo u Barmana. Też matematyka. Otóż pierwszy klient prosi o jedno piwo, drugi o połowę piwa. Trzeci o jedną czwartą piwa, kolejny o jedną, ósmą piwa i tak dalej. Zamawiają połówki, oczywiście piwa, yy, poprzednika lub poprzedniczki. Ale barman, wiedząc co się święci, w końcu złośliwie się mu uśmiecha i mówi: Proszę Państwa, nie musicie się tak starać. Macie tutaj dwa piwa. Jak wiecie, wystarczy dla wszystkich zamawiających. Rzeczywiście dwa piwa zadowolą nieskończoną rzeszę matematyków zamawiających kolejne połówki. Piwa oczywiście. Dowcip jak zwykle nie jest śmieszny, ale ma być pouczający. Jest też ładny i krótki dowód takiego rozumowania. Narysuj kredą na chodniku odcinek o długości dwóch metrów. Podziel go na połowę. Jedną z otrzymanych połówek podziel znów na połowę. Tę połówkę znów na połowę i tak dalej. Taka suma nieskończona jest zbieżna właśnie do długości 2, I to od samego początku. Rozumowanie Zenona Zelei jest słuszne jedynie dla chwil poprzedzających moment dwóch sekund. Kiedy przysłowiowa orkiestra na Tytaniku wciąż gra, chociaż statek tonie. Cóż, istotnie taka nieskończona suma umyka naszej intuicji. Jak powiedział wybitny austriacki filozof Ludwig Wittgenstein: Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata. Przyznajmy, że w takim pierwszym odruchu możemy przyznać Grekom rację. Przecież sumujemy nieskończenie wiele odcinków czasu, choć coraz mniejszych. Zatem wynik Powinien być nieskończony. Zrozumienie tego, że tak nie jest, wymaga umysłowego ujarzmienia pojęcia granicy w matematyce, w czym trenowani są przyszli inżynierowie na początku kursu analizy matematycznej. Wtedy też pojawiają się dywersyjne myśli. Wiem, co mówią. Po co w ogóle mamy się tego uczyć? Są lepsze sposoby na zabijanie czasu, ale uwaga. Bez pojęcia granicy nie zrozumiemy idei pochodnej, czyli właśnie serca samej koncepcji prędkości jako pochodnej drogi po czasie. Nie zrozumiemy więc zmiany drogi w czasie, ale dla nieskończenie krótkiej w granicy chwili czasu. Obok pojęcia całki, koncept pochodnej to dwa filary naszej inżynierii w ogóle sukcesu cywilizacji technicznej. Istnieje podejrzenie, że Prawidłowe rozwiązanie tego paradoksu Achillesa i Żuja znano już w starożytności, a z pewnością znał je inny Grek Archimedes. On też formułował problemy, do rozwiązania których niezbędne jest pojęcie granicy. Chodziło o obliczanie długości obwodu okręgu, pola koła, objętości powierzchni kuli, stożka czy walca. Archimedes był wybitnym matematykiem i inżynierem, który zbliżył się do koncepcji rachunku wielkości nieskończenie małych, czyli rachunku różniczkowego i całkowego, który potem niezależnie odkrył Anglik Isaac Newton i niezależnie Niemiec Gottfried Wilhelm Leibniz. Po drodze byli też francuz Pierre Fermat i John Wallis, matematyk angielski, z którego prac korzystał sam Isaac Newton. Sam Archimedes pisał o tajemniczej metodzie ale nie podołał dokończyć swych teorii, a być może nie zdążył. Legenda opowiada smutny koniec jego życia. Zginął podczas szturmu na Syrakuzy w 212 roku przed naszą erą, podczas II wojny punickiej. Mimo wyraźnego rozkazu dowódcy rzymskiego, Marcelusa, żeby ująć tego wybitnego człowieka żywego, Archimedes został zabity przez rzymskiego żołnierza. Podobno przed śmiercią. Gdy został zapytany przez okupanta, kim jest, Archimedes miał nieświadomy powagi sytuacji zbyć go słowami: Nie zamazuj moich kół. Był bowiem tak pochłonięty analizą rysowanych figur na piasku, że nie miał czasu na jakieś gadanie o pierdołach z człowiekiem z mieczem. No, ta bezsensowna śmierć symbolizuje koniec całej ery greckiej nauki, która po tym. Incydencie już nigdy nie wróciła do dawnego stanu. Wróćmy jednak do paradoksów zenona z lei związanych z ruchem. Paradoks lecącej strzały stwierdza z kolei, że strzała w locie jest nieruchoma, ponieważ w każdym wybranym momencie czasu nie zmienia ona swego położenia. To jeszcze jeden trudny problem z pojęciami wokół otchłanie nieskończoności. W każdym momencie czasu strzała znajduje się w określonym miejscu. Wynika z tego, że nie jest w ruchu permanentnie. Mamy tutaj problem z pojęciem momentu czasu. Przez moment czasu rozumiemy nieskończenie krótki, ale nie zerowy czas trwania zjawiska. Z chwil o zerowym czasie trwania nie można utworzyć upływu czasu. Podobnie z punktów o zerowej długości nie można utworzyć odcinka o skończonej długości. Jeżeli skupimy się na jednej konkretnej chwili, to możemy powiedzieć, że wtedy strzała rzeczywiście spoczywa. Taka faktycznie jest nasza intuicja. Zatem w każdej chwili strzała spoczywa. Suma spoczynków nigdy nie da prędkości różnej od zera, a więc strzała jest nieruchoma. Na to Arystoteles odpowiada mniej więcej tak: To nieprawda, bo czas nie składa się z niepodzielnych teraz. Tak, jak i żadna inna wielkość. Znowu wychodzi tutaj problem braku pojęć ciągłości i granicy, który zmusza uczonych do takich właśnie częściowych, pozornych rozwiązań. Z czego wynikały te trudności? Tak konkretnie na wpadaniu w macki nieskończoności i jej brata bliźniaka, zera, będącego odwrotnością. Siostry nieskończoności. Zero, czy nawet zbliżanie się do niego, co jest nieuniknione w rzetelnej analizie ruchu, było dla starożytnych koszmarem. Wiązało się z horror wakuji, próżnią, nicością, która przecież nie mogła istnieć. Mówiliśmy o tym w odcinku fizyki bez zamulania o próżni. Starożytni obawiali się słupów Herkulesa, czyli końca znanego sobie świata. Mówiąc wprost. Bali się takich nieuświadomionych wówczas dogłębnie pojęć jak nieskończoność i ciągłość. A jak już wiemy, właściwie niemożliwe jest miejscowe ujęcie ruchu bez znajomości tzw. wielkości nieskończenie małych, dążących do zera, ale nie będących zerem, czyli rachunku różniczkowego i całkowego, kluczowego pojęcia pochodnej, a wcześniej granicy funkcji, czy też nawet ciągu, bo lokalne. Rozważanie ruchu bez pojęcia pochodnej prowadzi właśnie do paradoksu. Dopiero opanowując poprawnie, matematycznie, w tym sensie logicznie, język opisu ruchu ciał, który, powtórzmy, rodził się w wielkich bólach przez wieki w pracach przyrodników, czyli dopiero opanowując rachunek różniczek i całek, ludzie nauczyli się fachowo analizować wszelkie inne, znacznie bardziej złożone zmiany w przyrodzie i technice. Czyli szeroko pojętej inżynierii. Zwieńczeniem tych zmagań są równania różniczkowe ruchu, które pierwszy podał Newton i które do dziś służą inżynierom i obliczeniowcom z NASA do planowania podboju kosmosu choćby. Dodajmy tu, że chodzi o równania różniczkowe, których wynikiem nie jest jakaś liczba, ale funkcja. Równania różniczkowe powołane do życia z potrzeb opisu ruchu mogą opisywać bardzo różne wielkości powiedzmy fizyko-chemiczne, zmieniające się w czasie lub przestrzeni, na przykład stężenia wirusa we krwi, czy na przykład zmienne ekonomiczne. Takie równania, zdaniem ekspertów, to system operacyjny całej przyrody, która z chwili na chwilę się aktualizuje. W filozofii jest takie ujęcie stwórcy, który stwarza świat na nowo w każdej chwili w każdej chwili w każdej chwili jak widzimy w tym długim rozwoju opisu przyrody nie było rzeczą trywialną zbudować model ruchu w danym miejscu i czasie ale nawet najdłuższa droga do pokonania zaczyna się od małego kroku kiedy pomyślimy na przykład o misji sondy kosmicznej Voyager która opuściła już nasz Kosmiczny dom, układ słoneczny, zmierza w otchłanie przestrzeni międzygwiezdnej. I w świetle choćby tego nieprawdopodobnego osiągnięcia technicznego naszego gatunku, pomyślimy o tych nieporadnych, omawianych dzisiaj jakże upartych matematyczno-fizycznych zmaganiach naszych dalekich przodków ze starożytności. No to nasz duch rośnie lokalnie i globalnie. I z tym. Pozytywnym akcentem pozwolę sobie podziękować Ci za Twoją uwagę. To była fizyka bez zamulania. Mam taką nadzieję, którą nagraliśmy w Studio 504. Nad właściwym brzmieniem podcastu czuwa akademickie radio LUS Politechniki Wrocławskiej. Wersję wideo możesz obejrzeć dzięki wsparciu działu mediów Politechniki Wrocławskiej. Odcinek stworzyłem wspólnie z Lucyną Ruk. Do zobaczenia lub usłyszenia za dwa tygodnie.